No i witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale, tym razem w podziemiach. Dzisiaj jak zwykle spojrzymy sobie na kolejną rzecz, a będą to tym razem tego typu lampki rowerowe. A omawiane przez nas dzisiaj lampki to lampki Elops SL100. Są to lampki przednie. Taki jest ich model, które zostały przeze mnie zakupione w popularnej sieci sklepów De Al Capone na dzień 14 października 2020 roku w kwocie 14 zł i 99 groszy za sztukę. Całość została tutaj wykonana praktycznie z takiej gumy. W 100% jest to styren, etylen, butadien z recyklingu. Tutaj na górze znajduje się logo Betwin i przycisk uruchamiający te lampki. Świecą one w dwóch trybach. Jest to tryb ciągły oraz tryb pulsacyjny. Bardzo fajna sprawa. Jeśli chodzi tutaj o moc tego światła, to wynosi on 15 lumenów, a całość jest zasilana poprzez zwykłą bateryjkę, pastylkę typu CR2032. W zasadzie dwie pastylki wchodzą tutaj do lampki. Spokojnie możemy je tutaj wymienić. Lampki oczywiście są wodoszczelne, nie ma tutaj z tym żadnego problemu. W dodatku mamy tutaj elastyczne takie jakby zapięcie, tak? Możemy to spokojnie sobie przymocować gdzie chcemy. Oczywiście my tutaj tą moc światła sprawdzimy za chwilkę w tych katakumbach. Zgasimy światło, ja to zamontuję na rowerze i zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentować. Jeśli chodzi tutaj o ten tryb ciągły tej pracy, to bateryjka powinna starczyć nam na około 32 godziny. Natomiast w trybie pulsacyjnym wynosi to 44 godziny. Także tak jak mówię, fajna sprawa, że mamy tutaj uniwersalny taki elastyczny zaczep. No dobrze, załóżmy sobie je na rower i zobaczmy, jak świecą. No dobrze, tak, założyłem je prowizorycznie, śmiesznie to dosyć wygląda. Na razie w warunkach oświetlenia sprawdzimy, jak to się prezentuje. Bardzo ładnie świecą. Zmienimy teraz ten tryb na tryb ciągły. No i dobrze, zgaśmy sobie światełko w zupełności. O kurde, muszę uważać, żeby się nie wypierdzielić tutaj. No i powiem wam, bardzo fajnie się to prezentuje. Przejdźmy sobie z przodu rowerku. Zobaczmy, jak to, jakie tutaj światełko dodaje. Tak jak mówię, jest całkowicie ciemno. I według mnie jest ok. Zmienimy teraz ten tryb na tryb pulsacyjny. Można, kurczę, oczy plusu dostać, naprawdę. Całkiem przyzwoicie, bardzo fajnie. Ciekawy efekt, swoją drogą.
No i wyłączmy sobie teraz te światełka. No i voilà, ciemno. Także powiem Wam, jestem z nich naprawdę bardzo zadowolony. Cena jest naprawdę przystępna, a świecą naprawdę bardzo ładnie. Tak więc, moi drodzy, prezentują się światełka Elops SL100. Ja ze swojej strony jak najbardziej polecam ten produkt. Jest tani, bateryjki starczają nam na długo, są wodoszczelne i dają przede wszystkim bardzo fajne światło, i to w dwóch trybach. I to by było na tyle z mojej strony. Będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.